Módlmy się za święty Kościół katolicki i jego pasterzy, aby wierni ostatniemu poleceniu swojego Pana głosili dobrą nowinę i udzielali sakramentów świętych wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Módlmy się o wielką beatyfikację usługi Bożego księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Niech jego osobiste zawierzenie Maryi stanie się dla wszystkich rodaków wzorem wierności Bogu i Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy stanowią wspólnotę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aby ich praca, nauka i posłannictwo przynosiły jak najlepsze owoce w życiu społecznym i osobistym. Ciebie prosimy. Módlmy się o potrzebne maski dla pracujących rolników, aby Bóg błogosławił ich pracę, a darząc dobrą pogodą, pozwolił zebrać obfite plony. Ciebie prosimy. Módlmy się o zakonnych, przeżywających rozmaite trudności, cierpiących w jakikolwiek sposób, aby poprzez tajemnicę chwalebnego niebowstąpienia doświadczyli poprawy losu i bliskości samego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy należeli do naszej uniwersyteckiej społeczności, aby mogli złączyć się na wieki z tym, którego na ziemi poznali przez wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy ufając, że Chrystus pozostaje z nami aż do skończenia świata, świadczyli zawsze o tym, że jesteśmy Jego uczniami. Ciebie prosimy. Boże, Twój Syn nie zostawił nas samych w naszej niedoli, lecz wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny. Niech nasza modlitwa wyjedna nam potrzebne łaski, abyśmy mogli się zjednoczyć z Nim na zawsze, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.